Witajcie, Kościele, drogi. Jak tam słychać mnie dobrze? Was słabo słychać, halo? No już lepiej. Dobrze. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Budowanie wspólnoty, w której każdy chciałby być. Wiecie, że wizję, którą Bóg nam dał, ma takie cztery elementy. Jedne z nich jest budowanie wspólnoty albo relacji o charakterze rodzinnym. I dzisiaj będę chciał o tym mówić, czy będę mówił, jak budować wspólnotę, która rozwija ludzi, która oddaje Bogu, czy przyczynia się do Bożej chwały i wspólnotę, której częścią każdy pragnąłby być. Oczywiście trzeba zacząć od tego, że tym, który buduje Kościół swój, jest Pan Jezus Chrystus. On powiedział kiedyś do Piotra, pamiętacie, zbuduje Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. Musimy od tego zacząć, czy o tym pamiętać, że cokolwiek byśmy my chcieli zbudować, to jest w odpowiedzi albo powinno być w odpowiedzi albo przez nas czynione z inicjatywy Chrystusa. On chce budować swój Kościół i nam będzie mówił, jak go budować i będzie nas do tego uzdalniał, posilał i to jest On tym głównym budowniczym. My przez wiarę to przyjmujemy, poddajemy się pod Jego prowadzenie i ten Kościół budujemy jako powolne narzędzia w Jego ręku. Czy nie tak? Aby budować taką wspólnotę, trzeba rozumieć, że każdy zbór posiada swoją wewnętrzną kulturę, inaczej atmosferę, klimat, specyfikę lub biblijnie przejawy Bożej obecności bądź nie, czasami cielesności. Gdybym miał zdefiniować, co rozumiem przez pojęcie takiej wewnętrznej kultury danego zboru czy naszego zboru, czy w ogóle takie kultury, to jest całokształt postaw, norm, wartości, zasad, zwyczajów, to charakter dominujących emocji, które przeżywamy, to jest to, co odczuwasz, przebywając w środowisku tej wspólnoty, czego doświadczasz, kiedy tu się pojawiasz. Tak jak jeden pan powiedział, który nas kiedyś odwiedził, tutaj pracę pewne wykonywał, u was jest taka jakaś aura. Powiedział. A całkiem niedawno Lucia powiedziała mi, że jeden z uczestników tych warsztatów tanecznych, które tutaj się odbyły w naszym budynku, pani powiedziała, że kiedyś była w jakimś takim kościele i tam poczuła taką pewną atmosferę. Mówi, jak weszła do tego budynku, poczuła znów to samo. To jest kultura wewnętrzna kościoła, która się w ten sposób przejęła. Jest jak siła grawitacji. Oddziałuje, chociaż nie jesteś tego świadom. Na Księżycu ciążenie jest 6 razy mniejsze. Można by 6 razy dłuższe kroki wykonać, podskakiwać i to był zupełnie inny klimat, zupełnie inne nastawienie. My nawet nie jesteśmy świadomi, że w tej kulturze przebywamy. A jak się na nią spojrzy, czy o niej pomyśli, to jeżeli znajdziemy się w innym kościele, który się bardzo od nas różni i pewne rzeczy zupełnie inaczej przebiegają, jesteśmy zdziwieni, czemu oni tak robią, jak robią, a nie tak jak u nas. Prawda? Przecież u nas jest najlepiej. Tworzy się ta kultura nie w pojedynkę, ale tworzy ją cała grupa ludzi czy społeczność. Jak mówi arabskie przysłowie, nie da się klaskać jedną ręką. Nie można zbudować wspólnoty, nie może ją zbudować kilka osób przy bierności reszty. Musimy ją budować wspólnie jako żywe kamienie. Jesteście tam? Halo, żywe kamienie, budujemy wspólnie wspólnotę, kiedy dołączymy się razem, musimy to zrobić razem, cokolwiek to jest, jakkolwiek Chrystus nas prowadzi, musimy to zrobić wspólnie i razem, wspólnie i razem. To wykształca się też latami, miesiącami, trzeba cierpliwie nad tym pracować i wiernie, niektórzy się zniechęcają, są oburzeni czymś, zniechęceni, wycofują się albo się dają obrazić czy urazić, podczas gdy trzeba wielokrotnie pracować i nieraz powtarzać te same nauki, te same zachowania, wezwania i tak dalej, żeby się coś ukształtowało. I najważniejsze, można to robić świadomie lub można robić to nieświadomie. Tak jak rodzina na przykład, która nie ma żadnych zasad, jest nieświadoma właściwie, dlaczego funkcjonuje w ten sposób, a nie inaczej. A więc my chcemy, ja bym chciał, żebyśmy budowali ją świadomie. To znaczy, żebyśmy zadawali sobie cały czas takie pytanie, wracali do tego pytania, jakim zborem chcemy być, a jakim nie chcemy być. Jakim chcemy być, to jest łatwiej, a jakim nie chcemy być, jest trudniej nawet o to zdefiniować. Albo sięgając głębiej, za tym stoi oczywiście to, w jaki sposób Bóg chce, jakim my mamy być zborem i jakim nie mamy być.
Aby świadomie budować taką wspólnotę czy taką kulturę, trzeba zrozumieć, że taka kultura powstaje bardziej przez to, czemu mówimy nie, niż temu, co mówimy tak. Decyduje ostatecznie o tym, jaka jest atmosfera, klimat w zborze, to, co tolerujemy. Ten najniższy mianownik. Łatwiej jest bowiem coś promować, niż konsekwentnie sprzeciwiać się temu, co to hamuje. Taka kultura tworzy się nie tylko przez przekazywanie tego, co byśmy chcieli, to jest za mało. To jest za mało. Cokolwiek byśmy pragnęli, cokolwiek Bóg by chciał przez nas zrobić, trzeba się sprzeciwić jeszcze temu, co to utrudnia, co to hamuje. Albo inaczej, prawdziwość miłości do jakiejś wartości okazuje się w tym, jak nie bardzo nienawidzimy jej przeciwieństwo. To ta nienawiść, która jest pochodną miłości, daje odwagę, gorliwość, pewien rys przebojowości pójścia do przodu. Jeśli na przykład kochasz dzieci, co to za ekipa jest? A, najstarsza grupa. Jeśli kochasz dzieci, to nienawidzisz, gdy ktoś się krzywdzi, czy nie tak? Jeśli twoja miłość do dzieci jest prawdziwa, to kiedy widzisz, że dziecko jest krzywdzone, nie jesteś w stanie ustać w miejscu, jesteś zburzony, jesteś gotów zrobić, zaryzykować nawet życiem, kiedy normalnie tego byś nigdy nie zrobił. Ale ponieważ kochasz dzieci, nie możesz znieść ich krzywdzenia przeciwności czy przeciwieństwa tej miłości. Jeżeli kochasz małżeństwo, nienawidzisz rozwodów, nie jesteś w stanie tego słuchać, że ktoś chce się rozwieść, to ci sprawia wielki ból i twój duch jest zburzony i zrobisz wszystko, czy co tylko możesz, żeby kogoś od tego powstrzymać, go zachęcić do odbudowy małżeństwa. Jeżeli kochasz ludzi bez względu na ich kolor skóry, to nienawidzisz rasizmu. Po prostu to cię wyprowadza z równowagi i lepiej ci zejść z drogi, kiedy ktoś takie rzeczy chce uskuteczniać. Księga Przysłów ujmuje to w ten sposób. Posłuchajcie tego, 8 rozdział, 13 werset. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Albo kochać Boga to równocześnie oznacza nienawidzieć zła. Jeśli nie nienawidzisz zła, to nie kochasz Boga. To jest sentyment jakiś, który nie sięga zbyt głęboko. A więc kiedy spojrzymy na przykład na życie Jezusa, Jezus kochał to, żeby ludzie mieli więź z Bogiem. Po to przyszedł na ziemię w ogóle, żeby to sprawić, umożliwić i tak dalej. I bardzo newralgicznie, czy jak to powiedzieć, mocno reagował, kiedy ktoś próbował to utrudniać. Na przykład kiedy mówił o zgorszeniu tych maluczkich, pamiętacie? Wypowiedział słowa, które brzmią jak mowa nienawiści. Powiedział, że lepiej takiemu człowiekowi kamień młyński do szyi przywiązać, lepiej, żeby się nie narodził i wrzucić go do głębiny wód, do morza. Co to jest za mowa? Co to są za słowa? To jest kogoś, kto kocha to, żeby ludzie byli powiązani z Bogiem i nienawidzi tego, że kiedy ktoś się temu przeciwstawia, to musi się liczyć z jego gniewem. Pamiętacie w świątyni, co zrobił Jezus? Powiedziane jest, że powywracał stoły i rozrzucił pieniądze. Weź komuś rozrzuć pieniądze. Dlaczego oni się nie rzucili na Niego? Musieli widzieć Jego gniew i nie śmieli się sprzeciwić Jemu. Dlatego, że to był święty, potężny gniew. Jezus z wielką nienawiścią odniósł się do tego zjawiska, że tam handlowali, gdzie ludzie się chcieli modlić i im to utrudniali. A więc zasada jest taka, że to, co nas określa ostatecznie, jest nienawiść do przeciwieństwa tego, co naprawdę kochamy, po tym to poznamy, czy to jest szczere. Ja o tym będę dzisiaj mówił. Chcemy więc świadomie budować kulturę Kościoła, czy wewnętrzny ten jego klimat, jego specyfikę, w oparciu przynajmniej o 6 takich zasad, wartości, przejawów Bożej obecności, w przeciwieństwie do cielesności, która by się miała tutaj objawić. I nazwałbym tą pierwszą zasadę, to zasada odważnej przejrzystości, inaczej otwartej przyłbicy. Jeśli coś do kogoś mamy, idziemy tylko do tej osoby, a nie rozmawiamy z nikim innym. Jeśli by zgrzeszył brat twój, powiada nasz Pan, idź upomnij go sam na sam. Nie mów do nikogo, cicho szatak, jak pastor kiedyś Cezary powiedział. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego, dalej to Słowo Boże mówi.
Nie mówimy o tym z nikim, zanim nie porozmawiamy z tą osobą. Rozmawiaj z osobą, a nie o osobie. Plotkowanie to jest jak strzelanie z zawęgła w plecy. To jest zdradzieckie, to jest niegodne, to jest parszywe. Nie chciałbyś się dowiedzieć dzisiaj, za chwilę czy po nabożeństwie, że ktoś o tobie za plecami mówił źle. Nieważne, czy miał rację, czy nie, tylko dlaczego nie mówił mi to osobiście, tylko do kogoś. To było mi bardzo przykro. Nie idziemy nawet do lidera jego. Nie idziemy do jego żony. Nie idziemy do najbliższego przyjaciela, kto ma najlepsze relacje. Idziemy do niego. Zawsze tylko i wyłącznie do niego. Nie przez kogokolwiek innego, tylko prosto do tej osoby. Idź i powiedz to sam na sam. Jeśli nie masz odwagi, lepiej siedź cicho. W pewnej restauracji wywiesili taki wielki napis. Jeśli ci smakowało, nie mów nam, mów to na mieście. Jeśli ci nie smakowało, nie mów na mieście, mów to nam. Jeszcze raz. Jeśli wam smakowało, nie mówcie nam, mówcie to na mieście. Jeśli wam nie smakowało, to mówcie nam, nie na mieście. Jeśli masz coś złego do powiedzenia o kimś, nie mów do innych, powiedz to tej osobie i nikomu innemu. Amen. Jeśli masz coś negatywnego do powiedzenia o kimś, nie mów o tym innym na mieście, ale tylko tej osobie. Dlaczego do tej osoby, czy tylko tej osobie? Bo to może coś zmienić. Plotkowanie niczego nie zmienia, pogłębia problem tylko. Żeby się sprzeciwić plotce, musimy poznać swojego przeciwnika. Trzeba ją zdefiniować. Kiedyś podałem swoją definicję kościelnej plotki i dzisiaj ją powtórzę. Mam nadzieję, że niektórzy przynajmniej ją pamiętają, bo jeśli to uchwycimy, to łatwiej nam jest ją zwalczyć. Bo chcemy być wspólnotą, w której się nie plotkuje, prawda? Amen. A więc, co to jest plotka kościelna? Bo słownikowa, żałosna definicja jest, bardzo mi się nie podoba. Kościelna plotka to jest inny gatunek plotki. Plotka to niedostępna powszechnie informacja, która szkodzi czyjejś opinii, podawana za jej plecami osobom, które nie są ani częścią rozwiązania, ani częścią problemu. Powtórzę tą definicję. Plotka kościelna to jest nieznana czy niedostępna powszechnie informacja, która szkodzi czyjejś opinii, podawana za jej plecami osobom, które nie są ani częścią rozwiązania, ani częścią problemu. I zwróćcie uwagę, w tej definicji najważniejsze jest to, że to nie musi być kłamliwa informacja. To może być prawdziwa informacja, ale to jest informacja, która szkodzi czyjejś opinii, nawet gdy jest prawdziwa. To niczego nie zmienia, to jest tak samo niewłaściwe i to też jest plotka rozumiana w tym duchu biblijnym. Czy wyobrażasz sobie Jezusa Chrystusa, jak plotkuje jak jednym z apostołów, który się na chwilę oddalił z całą resztą? Mówi, ty widziałeś tego Piotra, ty, no co to za model? Ja, wiecie, co on zrobił? Ostatnio wam powiem, tylko nikomu nie mówcie. Wyobrażacie sobie coś, żeby Jezus tak postępował? Ale z pewnością jesteście sobie w stanie wyobrazić, że Jezus idzie prosto do kogoś, komu ma coś do powiedzenia negatywnego i mówi mu to prosto w oczy. To chyba sobie można wyobrazić, tak? Plotka jest zdradziecka przez to, że jak mówi Jakub w swoim liście, jest nieproporcjonalnie szkodliwa do tego, jak wygląda. To znaczy, wydaje się czymś bardzo małym, a wyrządza wielką szkodę. Mały ogień zapala wielki las, wędzidła kierują wielkim koniem, mały ster kieruje z wielkim statkiem. Ta nieproporcjonalność jest zdradliwa, bo plotka wygląda jak coś bardzo nieszkodliwego, bardzo małego. No coś takiego nam powiedziałem parę zdań, ale Biblia stawia to równie z bałwochwalstwem i najcięższymi grzechami. Plotkę. Uważamy, że często, że jest mało szkodliwa, co takiego, ja tam chlapnąłem, byłem zdenerwowany, no to wkurzyli mnie, tak zrobił ktoś źle, no i co powiedziałem o kimś tam do kogoś, co wiesz, co on tam zrobi. Tak. Łatwo dlatego jest w to sidło wpaść, dlatego że jest niepozorna, jest zdradliwa plotka i szybko się można do niej ześliznąć, przeoczyć nawet sytuację, moment, w którym plotkujemy.
Na tym polega zdradliwość czy zdradzieckość plotki. Dlatego trzeba być bardzo uważnym. Dlaczego ludzie często czy czasami nie idą do kogoś, do kogo powinni iść, tylko plotkują o tych osobach, mówią o nich źle? Bo dlaczego unikają konfrontacji? Bo nie kochają. Wszak to doskonała miłość usuwa wszelki lęk. Jeżeli kochacie tą osobę, znajdziecie w sobie siłę, żeby pójść do niej i nie będziecie się niczego bali. Plotkarz nie idzie do tej osoby, bo jej nie kocha, bo pozwala jej pozostać w grzechu. Jeśli to jest coś złego, co ktoś robi, informacja taka, którą może trzeba powtórzyć komuś, nie daj Boże, to jest na tyle ważne, żeby znaleźć w sobie siłę, żeby pójść do tej osoby, się z nią skonfrontować, dlatego że kochamy ją na tyle, żeby ona nie pozostawała w tym błędzie, w tym grzechu. Nie kocha też tych, z którymi plotkuje, bo wciąga ich w grzech. Nie kocha tych ludzi, dlatego wciąga ich w ten grzech plotkowania. I nie kocha tego obgadywanego, psując mu opinię. Nie kocha Boga, który tego zabronił, któremu to jest obrzydliwe, który się temu sprzeciwia, dlatego plotkuje, bo nie kocha. O, ciężki kaliber. I chcę wezwać ciebie, byś nie, tylko nie plotkował, czy nie plotkowała w naszym zborze, ale abyśmy budowali wspólnotę, w której się nie plotkuje w ogóle. Mało tego, uczymy tego już przy chrzcie. Ja przy chrzcie każdemu mówię, czym jest plotka i że w tym zborze się nie plotkuje. Mam nadzieję, że mówię prawdę. Uczymy tego już na kursie do chrztu. Ale chcę was wezwać do jeszcze czegoś trudniejszego. Do sprzeciwienia się plotce, kiedy na nią natrafisz. Mam na myśli u innych, że nie będziesz wtedy siedział cicho. Inaczej tak naprawdę się z nią zgadasz. Tak jak powiedziałem, kulturę Kościoła ostatecznie buduje ten mianownik najniższy, to znaczy to, co tolerujemy. Jeśli będziecie tolerować plotkę, ja sobie mogę tu gardło zedrzeć, głosząc przeciwko niej. To nie da niewiele, dopóki ty nie będziesz tak poświęcony temu, że kiedy napotkasz na kogoś, kto plotkuje, nie jesteś w stanie usiedzieć w miejscu, będziesz zburzony i powiesz, bracie, tak nie może być. Idź do tej osoby i nie rozmawiaj, ja tego nie chcę słuchać. I jeszcze sprawdzę, czy byłeś. Oho. Mamy na myśli coś poważnego. W tym kościele nie będziemy tolerować plotki. Czy będziemy? Nie wyglądacie mi na przekonanych. Dobra, cały jeszcze ten punkt powtórzę od początku. Mówię poważnie. Jak zbudować wspólnotę, która odda Bogu chwałę, w której każdy chciałby być, właśnie tak twardo przeciwstawiając się plotce? To jest pierwsza taka cecha, czy pierwszy przejaw Bożej obecności, czy pierwsza zasada. Druga to jest zasada, brzmi to zagadkowo, proroczej dumy. Kocham swój zbór nie dlatego tylko, że Pan Jezus go kocha, ale dlatego, że to jest mój zbór. I nie kocham jego części, tych, którzy się ze mną zgadzają, moich przyjaciół, ale cały zbór, cały Kościół mój. Kocham go nie dlatego, że jest doskonały, a dlatego, że jest mój. Tak jak kocham swoją rodzinę, nie dlatego, że jest doskonała, ale to jest moja rodzina, najbliższe mi osoby. I to jest najbliższy mi Kościół w Polsce. To jest mój Kościół, dlatego go kocham bardziej i mocniej, z większą pasją niż jakikolwiek inny. Tego nie rozgłaszajcie po innych zborach. Tak jak kocham swoją rodzinę, nie dlatego, że jest doskonała, tylko że jest moja, jest mi najbliższa. Ja nie chodzę do zboru. Ja jestem zborem. A nawet nie jestem w zborze. Ja jestem zborem. Zbór jest taki, jaki ja będę, czy jestem, jakim ty będziesz, czy jesteś. Albo jakim go będziesz tworzył, takim on będzie. Bo nie jestem kimś, kto chodzi do zboru, ani jest w zborze. Ja jestem zborem. Nie patrzę z zewnątrz, ale patrzę od wewnątrz. Więcej, jeśli naprawdę go kochasz, to będziesz go uważał za najlepszy w świecie. Nawet jeśli tak nie jest. Serce będzie ci mówiło co innego. Pewna matka mająca kilkoro dzieci, zdarzyło się tak, że z pewnych powodów każde z tych dziecko, a było ich około pięcioro dzieci,
pytała po kolei, mamo, kogo kochasz najbardziej? I indywidualnie, tak sekretnie, wiecie, na boku. I matka wszystkie każdemu powiedziała, ciebie. Czy ona powiedziała prawdę? Powiedziała prawdę serca, miłości, prawdę duchową, nielogiczną. Logicznie to było kłamstwo, ale sercem to była najszczersza prawda, jak mawiał kto? Ksiądz Tischner, tak? Najszczersza prawda. Nasi kaznodzieje są najlepsi. Zespoły muzyczne cudowne, wspaniałe. Moja grupa jest najlepsza ze wszystkich grup domowych. Liderzy służb są niesamowici. Członkowie zboru wspaniali, a pastor... Wow! Chociaż tak faktycznie nie jest. Ale serce nasze tak to chce postrzegać i tak powinniśmy patrzeć na to. Jeśli uważasz, że twój zbór, czy nasz zbór jest lepszy na świecie, będziesz z tego dumny, że do niego należysz, że jesteś akurat w tym kościele. Dlatego propagujesz jego nauczanie na Facebooku. Zapraszasz na jego konferencje, na jego nabożeństwa i grupy domowe za nim gdziekolwiek indziej. Niektórzy tego nie robicie. Robicie, zamieszczacie jakichś innych i tak dalej. Może oni są i lepszymi kaznodziejami i innymi, ale to nie są nasi. Zamieszczamy, bo jesteśmy dumni z naszego zboru. Jeśli kochasz swój zbór, to będziesz się o niego modlił, a gdy modlisz się z wiarą, wierzysz, że on się zmieni i będzie coraz lepszy. I tu mamy element proroczy, dlatego mówię o proroczej dumie, ponieważ będziesz go już widział lepszym, niż on faktycznie jest. Przez wiarę, bo się modlisz ciągle o niego i wiesz, że twoje modlitwy nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Dlatego on będzie daleko lepszy, bardziej dojrzały, nie będzie plotkujący, będzie wspaniałym kościołem, lepszym niż do tej pory, bo ja się o to modlę i przez wiarę już to widzę i takim go postrzegam, wierząc w proroczy sposób. Jeśli modlisz się z wiarą, i widzisz go w najlepszym, to nie tylko go kochasz i jesteś z niego dumny, ale jesteś do niego nastawiony entuzjastycznie. Entuzjastycznie. Słuchajcie, jeśli macie kilka osób, pięć osób na przykład entuzjastycznie nastawionych do czegokolwiek, za chwilę będziecie mieli 10 osób entuzjastycznie nastawionych. Jak będziecie mieli 10 osób entuzjastycznie nastawionych, za chwilę będziecie mieli 20 osób entuzjastycznie nastawionych i 40 i tak dalej, dlatego że entuzjazm rodzi życie. Każdy chce być w miejscu, gdzie jest entuzjazm, nie gdzie jest marazm, cynizm, łajdactwo chciałem powiedzieć, nie wiem czemu. Bądźmy entuzjastyczni wobec swojego Kościoła. Entuzo to jest słowo, znaczy być napełniony Bogiem. Tak naprawdę źródło słów tego słowa jest. Jeśli jesteś i będziesz nastawiony entuzjastycznie do swojego Kościoła, będziesz nienawidził narzekania na niego. Nie cierpisz tego, nawet jeśli ktoś ma rację, ale podaję to w złym duchu. Nie będę narzekał na swój Kościół, bo to jest mój Kościół, ja go kocham, on jest najlepszy, jestem entuzjastycznie do niego nastawiony i będę się o niego modlił, a nie narzekał. Bo kto narzeka, nie modli się i nie kocha swojego Kościoła, a kto modli się, ten nie narzeka. Te dwie rzeczy się wykluczają. Jeśli narzekasz, nie muszę się pytać i zgadywać, że się nie modlisz o swój Kościół, a jeśli nie narzekasz, to wiem, że się o niego modlisz i go kochasz. Niezależnie od tego, czy masz powody ku temu, czy nie. Narzekanie jest grzechem, bo niczego nie zmienia, tylko wszystko pogarsza. To już nic nie będzie można powiedzieć? Wstydź się swojego pytania. Zobaczcie, ile złego możemy mówić o innych. Niech żadne nieprzyzwoite słowo, poucza nas apostoł Paweł w liście do Efezjan 4 rozdziale 29 wersecie, nie wychodzi z ust waszych, żadne nieprzyzwoite słowo, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Czy Jezus narzekał kiedykolwiek na swój Kościół? Ale czy nie miał powodów do tego? Oczywiście, że miał, ale nigdy nie narzekał, raczej napomniał i wezwał do pokuty, ale nie narzekał. Raczej coś chciał zmienić, niż tylko marudzić. W związku z tym, jeśli się tobie coś nie podoba w Kościele, to nie bądź przykładem zmiany w tej dziedzinie.
swojej grupie niech to się zadzieje. W służbie módl się o to i rozmawiaj bezpośrednio z tymi, którzy mają na to wpływ, ale nie narzekaj. My w tym Kościele nie narzekamy i nie będziemy tolerować narzekania na Kościół bez względu na to, czy ktoś ma rację. Trzecia wartość, która buduje wspólnotę, w której każdy chciałby być, to są relacje przymierza. Kluczem do zbudowania wspólnoty są serdeczne relacje, tak jak mówi nasza deklaracja wizji o rodzinnym charakterze. Tworzą je między innymi wspólne wartości, poświęcony czas i przebaczenie. Niemożliwe jest, żeby niedoskonali ludzie, budując wspólnotę, przy tym się nie zranili. Dlatego ostatecznie o ich zbudowaniu, tych relacji, decyduje zdolność i chęć przebaczenia. I najbardziej ze wszystkiego. Dlaczego przebaczenie jest takie ważne? Pomyślcie przez chwilę, gdyby od dzisiejszego dnia nikt nikomu już nigdy niczego nie wybaczył na całym świecie. Od dzisiejszego dnia nikt nigdy już nikomu by nic nie przebaczył na całym świecie. Co by się działo? Strach sobie to w ogóle, czy ciężko sobie to wyobrazić. Po jakimś czasie nie byłoby już żadnych przyjaźni, żadnych małżeństw, żadnych rodzin, żadnych wspólnot, żadnych narodów, nic by nie było. Wszystko byłoby zniszczone i nie warto by było żyć, dlatego że ktoś nie chce przebaczyć. I to na mniejszą skalę jest prawdziwe w każdej relacji, w każdej wspólnocie i w naszym Kościele tak samo. Nie myślcie, że pewnych rzeczy nie widać. Ostatecznie przebaczenie jest nie tylko niezbędne do budowania wspólnoty, ale niezbędne jest wielokrotne przebaczenie. Przebaczenie tych samych grzechów, ciężkich grzechów, u tej samej osoby, wiele razy, tyle razy, ile trzeba, tak długo, jak trzeba, aż się zbuduje ta wspólnota. Wtedy przystąpił do niego Piotr i zadał to pytanie. I rzekł: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy, czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus, znacie jego odpowiedź. Nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Chowanie urazy powoduje zgorsznienie. Najczęściej jest przeszkodą w odpowiedzi na modlitwę, szczególnie uzdrowienia. Często się ludzie modlą o uzdrowienie i ono nie następuje, dlatego że jest gorycz w ich sercu i to blokuje. Zepsute relacje osłabiają Kościół, naszą wspólnotę. Ja to widzę, kochani, jeżeli ludzie są na dystans od siebie, nie można z nimi pewnych rzeczy zrobić. Jest problem. Później, nie teraz, nie z tym, a to może nie tak, a tak naprawdę chodzi o popsutą relację. I ściemnianie do tego jest, kłamstwo, że to nie o to chodzi. Powoduje nieprzebaczenie, czy zepsute relacje powodują bezład w Kościele. Na zasadzie takiej, że tam nawet to namaszczenie tutaj na zgromadzeniu czy na grupie jest słabsze albo jest zahamowane, brakuje obecności Bożej, dlatego że są popsute relacje, które urągają Bogu. Najczęstszym powodem rozłamu w Kościele jest uraza, która nie chce zapłacić ceny pojednania. Wiecie, jest wiele małych zborów w naszej denominacji czy w protestantyzmie, bo to jest słabość nasza, które są małe tylko dlatego, że ludzie się ciągle dzielili, dlatego że nikt nie chciał zapłacić ceny pojednania. Przy jakichś nieporozumieniach, zranieniach ludzie się rozchodzili i ten zbór ciągle taki mały był, jaki był, taki jest, bo po prostu nikt nie chce pokutować i iść na krzyż, żeby przyszło życie. Najczęstszym powodem rozłamów, tak jak mówię, powtórzę, to jest uraza, która nie chce zapłacić ceny pojednania. Zepsute relacje są wielkim zgorszeniem dla ludzi z zewnątrz i też największą zniewagą Krzyża Chrystusowego. Pamiętacie dalej ten fragment, który czytamy o Piotrze i o pytaniu, które Piotr zadał w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza. Dalej jest opowiedziana historia, Jezus opowiada historię, gdzie pewien człowiek zadłużył się u swojego pana, u króla właściwie, tak mocno z jakichś powodów popadł w tak olbrzymie długi, że nie było już widoków na ich spłacenie. I w tamtych czasach rozwiązywało się to w ten sposób, że taką osobę sprzedawało się do niewoli.
brano za to pieniądze, musieli pracować do końca życia, żeby ten dług odpracować. Kiedy ten król zrobił rozliczenie i wyszło na to, że tak trzeba będzie postąpić, ten człowiek był przerażony, że cała rodzina pójdzie w niewolę i będą pracować do końca życia na ten dług. I upadł na kolana i błagał tego króla, bądź litościw, przebacz mi, odpuść mi, skasuj ten dług, zrób coś, żebym nie musiał iść w niewolę. I ten król tak patrzył na niego i się ulitował. Mówi, dobra, to ci skreślę to. O, jakże ten się ucieszył, jaki szczęśliwy był, jaki rozanielony, może i chwałę Bogu oddawał, schodził po stopniach i tam spotkał swojego współsługę, który był mu winien kilka denarów, nie pamiętam, jakąś małą sumę w każdym razie. I co on zrobił? Skreślił mu, przebaczył, mówi, też chce być dobry dla wszystkich. Nie. Dusił go i mówił, oddaj coś winien. Gdy się król o tym dowiedział. Gdy się król o tym dowiedział, nie mógł tego pojąć i wpadł w wielki gniew. Jak można tak postąpić? Jak można się tak zachować? I powiada ta przypowieść na koniec, rozgniewał się Pan jego i wydał go katom, aby mu oddał cały dług. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli nie odpuścicie z serca bratu swemu. A więc to jest największa obraza krzyża Pana Jezusa Chrystusa, który jest jednym wielkim symbolem pojednania, że ktoś się nie chce pojednać, że ktoś nosi urazę w swoim sercu i przychodzi do kościoła i udaje, że tego nie ma. To, że nie jesteś w otwartym stanie otwartej wojny, to nie jest jeszcze nie wiadomo co. Chodzi o to, żebyś się pojednał całkowicie. My myślimy czasami, że możemy się usprawiedliwić, bo to była wielka krzywda i tak dalej. Budowa wspólnoty, w której każdy chciałby być, ma swoją cenę. Nie myślcie, że nie widać popsutych relacji. Są pośród nas popsute relacje, wlokące się, ludzie są niepojednani. Nie ma wśród nas jakiejś otwartej wojny, ale są relacje, które są zdystansowane, nieserdeczne. Niektórzy z was to lekceważą, zmieniają grupy, opuszczają je, bo są jakieś urazy były. To, że nie jesteście w stanie otwartego konfliktu, to za mało. Musicie się pojednać. Musicie się pojednać. Na litość boską pojednajcie się, bo w tym kościele nie będziemy tolerować popsutych relacji. Będziemy was wzywać do pokuty. W tym zborze nie chowamy urazy i nie obrażamy się. Jeśli kochasz pokój, miłość braterską, to nienawidzisz popsutych relacji. Nie możesz tego ścierpieć. Jeśli je widzisz, to jeśli je zobaczysz, jesteś temu poświęcony, to wezwiesz tych ludzi do pokuty. Amen. Czwarta zasada, czy wartość, to jest bezinteresownej służby. Zbór nie jest miejscem realizacji samego siebie, swoich pragnień, niespełnionych ambicji. To nie jest miejsce, żeby tobie służono, ale żebyś ty służył innym. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby mu służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. To jest przeciwieństwie do konsumpcyjnego chrześcijaństwa, w którym ktoś jest w kościele czy w zborze bardziej dla tego, co może wziąć, niż dla tego, co może dać. Dlatego niektórzy wierzący, którzy tak postępują, są sfrustrowani. Powiem wam przypowieść, którą ułożyłem. Otóż wydarzyła się ona w Tczewie. Któregoś dnia dowiadujemy się, że przyjechał zespół misyjny ze Stanów Zjednoczonych i założył nowy zbór w Tczewie. Mają kupę pieniędzy, pastor głosi daleko lepsze kazania niż ja. Zespoły są super, po prostu uwielbienie jest cudowne, praca wśród dzieci, wśród młodzieży, po prostu wszystko jest daleko lepsze, wspaniałe. I twoi przyjaciele idą, przechodzą do tego zboru. Co ty zrobisz wtedy? To nie jest cała przypowieść. Załóżmy, że idziesz do tego zboru i okazuje się, że wszystko jest tak, jak mówiono. Naprawdę świetne kazania, tak wpływające na twoje życie. Praca z młodzieżą jest cudowna, daleko lepsza niż w tym zborze. Wśród dzieci służba jest po prostu rewelacyjna. Wybudowali piękny budynek, daleko wspanialszy niż ten, jeśli to w ogóle możliwe. I rzeczywiście jest super, ale za 3 lata przyjechała grupa z Australii. Ten pastor mówi, jeszcze lepsze kazania.
Praca z młodzieżą jest jeszcze wspanialsza. Wśród dzieci w ogóle to nie ma porównania z tym amerykańskim. Budynek wybudowali z fontanną i ruchomymi schodami. Czegoś takiego na oczy nie widzi, nie umywa się ten poprzedni amerykański. Kto teraz przejdzie, twoje przyjaciele też przejdą do tego zboru. Kto przejdzie? Czujecie, że coś jest nie tak? Jaki z tego wniosek jest? To jest postawa konsumpcyjnego chrześcijaństwa, gdzie jesteś w zborze dla tego, co możesz wziąć, a nie dla tego, co możesz dać. Dlatego będziesz tak wędrował. Nie będę służył, to jest zawołanie diabelskie. Chodzi o to, co mogę wziąć z tego kościoła. I długoletni wierzący, którzy nie biorą odpowiedzialności, żeby służyć, po jakimś czasie stają się wyrafinowanymi konsumentami duchowych dóbr. A dzisiaj było za głośno uwielbienie. Kazanie było za długie. Dana grupa była nudna. Weźcie, zróbcie coś, żeby tak nie było, żeby grupa była fajna, żeby kazanie było świetne, żeby było w ogóle super, bo mi się to już sprzykrzyło, to co było. Kiedyś to było może dobre, ale byście się podciągnęli trochę, nie? Nie będę służył. Człowiek, który nie rozumie, że na pewnym etapie swojego życia chrześcijańskiego, jeśli nie przejdzie do tego, żeby służyć i czerpać z tego więcej satysfakcji i poczucia Bożej obecności, będzie sfrustrowany. Dlatego, że to, co kiedyś było dobre na jego początku drogi chrześcijańskiej, teraz już nie będzie mu dawało tego, co kiedyś dawało. Dlatego kto nie służy w kościele, czy kościołowi w ten czy inny sposób lub wspiera kogoś, po jakimś czasie będzie sfrustrowany i będzie coraz większą marudą. Dlatego trzeba służyć. Są nieraz nawet pozory służby. Człowiek tak potrafi to zakręcić. Na przykład są służby, które sobie niektórzy obrali po to, żeby nie służyć. Żeby się ich nie czepiali, bo ja już mam służbę. Żeby nie chcieli jakiejś służby, która postawi przede mną wymagania, których ja nie chcę. A już na pewno nie odpowiedzialności za jakichś ludzi. Ja już mam służbę. Ja coś tam robię. Albo robię to, co robiłem w świecie, bo to lubię. Nawet jak byłem nienawrócony i się za tym schowałem. Nie będę wymieniał, bo poobrażam was za mocno dzisiaj. Wystarczy już tego. Jak mawiał Pawlak, na jeden tydzień, jeden pogrzeb wystarczy. Niektórzy by na przykład, to jednak powiem jeden przykład. Lubią pouczać innych. To nie jest służba, nie ma służby pouczania innych. Wiecie, czym się pouczanie różni od prawdziwej służby? Pouczanie jest wtedy, kiedy ty potrzebujesz kogoś, żeby się poczuć lepiej, że ty masz jakieś mądrości do przekazania, ale nie kiwniesz palcem, żeby mu pomóc, tylko go będziesz pouczał. Powinieneś to zrobić, to zrobić, to zrobić, a że ten biedak nie wie jak, po prostu sił nie ma i tak dalej. Nie staniesz obok niego, nie będziesz go odwiedzać, nie będziesz się o niego modlić, tylko go pouczysz, jak to bracie powinno być, a ty nie robisz. I taką ma służbę. Wydaje ci się, że to jest jakiś rodzaj służby. Ja, wiecie, muszę się skracać. 3 minuty mi zostały? Nie mówcie. Dobra. Okej, to będę się skracał. Jest 5. zasada, to jest szanowania powołań. Zbór rozwija się dzięki osobom, które wzięły odpowiedzialność za jego rozwój. Często ludzie uchylają się od jej wzięcia, bo wiąże się to z poświęceniem, ciężką pracą. Dlatego chciałbym, żebyśmy budowali kulturę doceniającą tych, którzy wzięli tą odpowiedzialność na siebie. Jak możemy im za to podziękować? Jest jeden sposób bardzo dobry, okazując szacunek. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, ten fragment dalej mówi, chyba że jest ona oparta na zeznaniu 2 lub 3 świadków. Dlaczego podwójną cześć? Jak to podwójną? To jest jakaś pojedyncza, podwójna. Kluczem do tego zrozumienia tego fragmentu jest słowo dobrze. Jeśli ktoś ze starszych dobrze wykonuje swoją służbę, należy mu się podwójny szacunek, a za sam fakt, że się w ogóle je podjął, nawet jak mu nie wychodzi za najlepiej, należy mu się zwykły szacunek. A jeśli dobrze, to podwójny.
Za sam fakt, że ktoś się podjął jakiejś odpowiedzialności i się z nią nawet zmaga, jemu się należy szacunek. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek, poucza nas apostoł Paweł w liście do Rzymian. Komu cło, to cło. Komu bojaźń, bojaźń. Komu cześć, to cześć. Każde z tych zaleceń dotyczy ludzi. Tu nie chodzi o Boga. Ludziom się należy szacunek, tak jak się należy podatek zapłacić, jak się cło należy zapłacić, tak należy okazać ludziom szacunek, tym, którzy podjęli się odpowiedzialności w Kościele. Nasze podziękowanie wyraża się okazywaniem im szacunku. Na czym polega okazywanie szacunku? Na zachowaniu podległości i uznaniu, że nie każdy głos w Boże ma tą samą wagę. Podległość to jest pozycja wobec kogoś i przed Bogiem uznająca Boże pochodzenie i nadrzędność czyjegoś powołania wobec mojego. Boże pochodzenie oznacza, że na przykład ja nie jestem pastorem, bo jestem doskonały i robię wszystko dobrze albo najlepiej, ale dlatego, że Bóg mnie powołał z moimi brakami i wadami. I ty musisz zdecydować, czy to jest powołanie od Boga, czy nie, bo jeśli zdecydujesz, że tak, to będziesz zakrywał moje błędy i uzupełniał moje słabości. Nie każesz mi ciągle na słupka stać, żeby zasłużyć na Twoje uznanie. Tylko okażesz szacunek z tego względu, że Bóg mnie powołał, czy powołał jakiegokolwiek lidera. Boże pochodzenie to właśnie oznacza. Lider to nie tylko brat czy siostra, ale człowiek posłany od Boga do Twojego życia. Pamiętacie, Jezus, kiedy przyszedł do swojej wioski, nie przyjęli Go w tej roli, w tym powołaniu, które Bóg mu dał. Dlatego Jezus nie mógł uczynić żadnych cudów i oni żadnych cudów nie doświadczyli. Natomiast mówi Jezus, mówi Ewangelia o zapłacie proroka, że kto przyjmie proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. To znaczy, jeśli ktoś przyjmie to z wdzięcznością, jako dar z szacunkiem, to dostanie taką samą nagrodę, jakby sam tą służbę wykonywał. Jeżeli ktoś przyjmie jakiegoś kaznodzieję, lidera grupy z szacunkiem, będzie mu ten szacunek okazywał, przyjmie to jako dar od Boga, otrzyma taką samą nagrodę, nie pracując. Podległość oznacza podległą pozycję, a nie bezwzględne posłuszeństwo. Można być bowiem podległym i nie zgadzać się, a można zgadzać się i nie być podległym. To jest pozycja wobec człowieka i przed Bogiem. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład uczeń przyłapuje nauczyciela na tym, że ten się pomylił. I może do niego powiedzieć, no proszę pani czy pana czy profesora, to jest zupełnie nie tak, jak pan tak mógł i tak dalej. I mówi to z pozycji, jakby w tym momencie był drugim profesorem czy nauczycielem. To, że się nauczyciel czy profesor pomylił, nie sprawiło, że uczeń stał się profesorem. Ani profesor nie przestał być profesorem, dlatego że się pomylił. Dlatego nie ma żadnego upoważnienia rozmawiać z nim jak równy z równym, nawet jak się pomylił. Powinieneś mówić w podległości, to znaczy z szacunkiem, bo on jest dalej nauczycielem, a ty jesteś dalej uczniem i to powinno wyrażać się w sposobie, w jaki zwracasz uwagę. Powinien wyglądać mniej więcej w ten sposób, panie profesorze, ja bardzo przepraszam, pewnie się mylę, ale czy mi się wydaje, czy był pan tak łaskaw wyjaśnić, czy to nie jest czasami inaczej. Bardzo przepraszam, jeśli coś powiedziałem nie tak i grzecznie słucha. To znaczy mówi to z podległości. Zamiast osoba, która nie jest podległa, powie, to był błąd, jak pan mógł tak zrobić, w ogóle to jest nie w porządku, pan jest nieprzygotowany za zajęć, tak jakby był drugim nauczycielem i profesorem. To jest pozycja buntu. Okazanie szacunku to zgoda, że nie każdy głos ma taką samą wagę w zborze. Każdy głos ma takie samo prawo, by być wysłuchanym, ale nie każdy głos ma taką samą wagę. Jego waga jest proporcjonalna do wziętej odpowiedzialności i zaangażowania. Te głosy nie są równe. To jest uczciwość, nakazuje tak to potraktować. Jeżeli jestem na przykład na grupie, to proszę lidera o możliwość zabrania głosu. Respektuję jego, jestem podległy mu na ten moment w tej odpowiedzialności, którą on wziął, nie ja. On wziął odpowiedzialność za grupę, nie ja. Dlatego szanuję, okazuję mu szacunek, prosząc o możliwość zabrania głosu. Dlatego nie powinniśmy szemrać. Wiecie, co to jest szemranie? To jest rodzaj plotki. Przeciwko przywództwu szczególnie. Idziemy do lidera w podległości, zakładając, że to raczej ja się mylę. W ten sposób okażemy mu szacunek, kiedy on wykazuje się nawet jakąś słabością czy błędem. Kiedyś byłem na synodzie w zakościelu lata temu i dwóch jakichś braci szemrało z tyłu przeciwko biskupowi, Czajce. Ja tego słuchać nie mogłem.
Odwróciłem się, mówię, bracia, nie szemrajcie. Na cały głos powiedziałem. Ale to jest prawda, to nie ma żadnego znaczenia. Umówcie się z biskupem na kawę i powiecie mu to proste w oczy. Ja tego słuchać nie chcę. Rozumiecie czy nie? Zacichli, tak. Po prostu nie byłem z tego w stanie znieść. Na koniec, szóstą taką, 2 minuty jestem do tyłu. Jeszcze 3 minuty mi podarujcie. To jest wartość, czy zasada, czy przejaw Boży odpowiedzialności za swoje emocje. Pewien badacz, który poruszał się po wielu zborach, w jednym ze zborów na Hawajach powiedział, że takiej atmosfery w żadnym kościele jeszcze nie spotkał. Tak pełnej miłości, tak pełnej radości i miłości wzajemnej. I chciał od pastora dowiedzieć się, jak on to zrobił, czy jak oni to zrobili, że taka atmosfera tak głębokiej miłości, której w takim stopniu nie widział w żadnym zborze. Już miał zapytać, ale w tym czasie tam ludzie ustawiali krzesła jakieś. I ktoś burknął na kogoś. Pastor natychmiast się poderwał, podszedł do tej osoby i powiedział, proszę iść do domu, zastanowić się nad sobą i wrócić tu, ewentualnie przeprosić, tak? Bo ktoś burknął tylko na kogoś, kiedy były krzesła przestawiane. Nigdy nie powinniśmy wylewać swoich frustracji na innych. To nie jest szczerość i wolność bycia autentycznym. To jest przerzucanie odpowiedzialności za swoją niedojrzałość emocjonalną na innych. Co może zrobić ktoś, jeśli ktoś nie panuje nad swoimi emocjami, nad gniewem, pozostaje mu tylko wejść albo w otwarty konflikt lub ulec emocjonalnemu szantażowi. Ewentualnie wezwać do pokuty i żeby ta osoba rozprawiła się najpierw ze swoimi emocjami przed Bogiem. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga, poucza nas Jakub. Biskup zaś, powiada apostoł Paweł do Tymoteusza, jako włodarz Boży powinien być niesamowolny, nieskory do gniewu, nieporywczy. List do Galacjan mówi, że gniew jest uczynkiem ciała, a owocem Ducha Świętego jest łagodność. Nigdy nie powinniśmy usługiwać z negatywnych emocji. Negatywne emocje zawsze wzbudzają to samo u innych, ranią ich i zamykają drogę do porozumienia. Nie może być tak, żeby ktoś obawiał się iść na jakieś spotkanie, bo podczas którego ktoś może wybuchnąć. Swoje frustracje trzeba z Bogiem załatwić i przyjść przygotowanym. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Łagodność nie wyklucza stanowczości, bycia bardzo konkretnym i stanowczym, nieustępliwym. My nie powinniśmy częstować się strachami, swoim własnym gniewem, niezałatwionymi emocjami i powinniśmy się liczyć z odczuciami, jak to oddziaływuje na innych. Dlatego w tym kościele nie będziemy tolerować burczenia, fukania na innych. Będziemy wzywać was do pokuty. Nie w tym zborze, tak nie będzie. Chcemy zbudować wspólnotę, której częścią będzie każdy. Musimy to zrobić razem. Tak patrzę na was i się cieszę, że to zrobimy razem. Nie będzie łatwo. Wiecie, że to są twarde słowa. Ale jeśli chcecie, a chcemy zmiany, wiemy, że to jest Boży Duch, tak, który nam postawił wyzwania. W centrum jest krzyż Jezusa Chrystusa. Dlatego chciałbym, żebyśmy się pomodlili, bo to nie będzie dla nikogo łatwe. Ale warto tę cenę zapłacić, bo Chrystus zapłacił taką cenę, byśmy taką możliwość mieli budować taką wspólnotę, która w taki sposób będzie funkcjonować. I każdy z tych elementów obszernie omówię w następnych 6 kazaniach. Także jeżeli ktoś czegoś nie złapał, to niech się przygotowuje, że będzie skonfrontowany ze swoją cielesnością i Bogu będzie oddana chwała. Amen? Amen. Powstańmy do modlitwy. Panie, dziękujemy Ci, że możemy budować coś tak niezwykłego jak Kościół Jezusa Chrystusa, który ma oddać Jemu chwałę, być czymś cudownym i wspaniałym. Panie, chcemy być w takiej wspólnocie, które te rzeczy się dzieją, Panie, która jest tak zbudowana, która nie ma tych przejawów cielesności, ale Duch Święty ma wolność do działania. Panie, proszę Cię, aby Kościół w Tczewie był tego rodzaju Kościołem, Panie. Nie chcemy się bawić w Kościół, chcemy być Kościołem, Panie, tak, aby ludzie podziwiali Ciebie, czcili Ciebie i widząc nas, nasze dobre uczynki, chwalili Ojca, który jest w niebie, Panie, by oddawano Tobie cześć, byśmy nie byli pośmiewiskiem, Panie, zgorszeniem, ale Panie, chwałą Twoją, żebyś się mógł chlubić naszym zborem, Panie, żebyś się mógł chlubić tym Kościołem, mógł mówić, patrzcie na mój zbór w Tczewie.
To jest zbór według mego serca. Panie, takimi chcemy być, tak chcemy to zbudować, dlatego, Panie, pozwól nam to słowo przyjąć, Panie, bez względu na to, jak ono trudne jest dla kogokolwiek, Panie, bo każdy się z czymś zmaga, każdy tu gdzieś odnajdzie swoją słabość, Panie, ale Ty budujesz swój Kościół przez nas, dlatego jesteś w stanie nam tym zaradzić, Panie, zmienić nas, natknąć nas do innych zachowań, do zachowań odważnych, pokornych, pełnych łagodności i stanowczości, tak abyśmy zbudowali zbór, który Tobie przyniesie chwałę, który zmieni ludzi, czy będzie zmieniał ludzi, Panie, a Tobie, Panie, będzie oddana za to wszystko chwała w imieniu Jezusa. Cały zbór Boży na to powie. Amen. Alleluja.